Zakończyliśmy właśnie spotkanie z mieszkańcami Muszyny i wszystkimi osobami zainteresowanymi wynikami badań archeologicznych w Muszynie, Muzeum Państwa Muszyńskiego. Spotkanie to jest częścią większego projektu, międzynarodowego projektu realizowanego w ramach mikroprojektu województwa małopolskiego Plawec Muszyna. Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza. I projekt ten po naszej polskiej stronie zakłada wykonanie kilku zadań częściowo popularyzatorskich, częściowo naukowych. Jeśli chodzi o te zadania naukowe, to prowadzimy obecnie trzy rodzaje prac badawczych. Pierwsze, którymi ja kieruję, to są prace archeologiczne, badania archeologiczne skoncentrowane na Muszyńskim Wale otaczającym Muszynę od południowego wschodu oraz na grodzisku sąsiadującym z zamkiem. Drugie zadanie to są badania etnograficzne prowadzone przez badaczy z Uniwersytetu Łódzkiego, z Instytutu Etnologii i Archeologii, realizowane też przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, badania historyczne, które łącznie mają nam oświetlić nieco zarówno tę najstarszą historię Muszyny, jak i tę historię najbliższą, którą jeszcze pamięta wiele osób i którą to rejestrowali przez kilka tygodni łódzcy etnolodzy. Bardzo dużo tak naprawdę udało nam się wnieść nowego do poznania historii Muszyny. Uważamy, iż prace związane z badaniami na otaczającym Muszynę wale pozwoliły nam ustalić, iż nie był to wał, tak jak początkowo sądziliśmy, średniowieczny, który chronił Muszynę przed najazdami od strony węgierskiej, ale był to nowożytny, być może 17-18-wieczny wał przeciwpowodziowy, który oczywiście w wyjątkowych sytuacjach mógł także służyć do obrony miasta. Natomiast bardzo dużo nowych informacji udało nam się pozyskać na Grodzie Muszyńskim. Przede wszystkim ustaliliśmy, w jaki sposób były skonstruowane elementy obrony biernej. Były to najprawdopodobniej konstrukcje drewniano-gliniane, płoty drewniane wypełnione gliną, otaczające dosyć niewielkie plato grodu. Najprawdopodobniej udało nam się znaleźć pozostałości po wjeździe do grodu, po pierwotnej bramie grodowej, a także zaskoczeniem było znalezienie od strony południowej grodziska konstrukcji fundamentu kamiennego, na którym być może stała jakaś niewielka wieża. Jednocześnie też w Muszynie realizowaliśmy prace animacyjne związane z rozpowszechnianiem archeologii, rozpowszechnianiem wiedzy historycznej. Wybudowaliśmy niedaleko dworu starostów piaskownicę, w ramach której dzieci mogą nauczyć się podstawowych technik archeologicznych, odkrywać zabytki, wykonywać podstawową dokumentację. Łącznie z tą piaskownicą jest przygotowane bardzo dużo różnego rodzaju pomocy naukowych, które tutaj w siedzibie muzeum mogą posłużyć do zapoznania dzieci z wyglądem, kształtem zabytków archeologicznych, wytłumaczyć im, na czym tak naprawdę polega praca archeologa. Przeprowadziliśmy już kilka tego typu warsztatów, zarówno archeologicznych, prowadziliśmy też warsztaty etnograficzne, które moim zdaniem zakończyły się sukcesem. Ja jestem przekonany, że przez najbliższe tygodnie te warsztaty będą cieszyły się takim samym zainteresowaniem, jak to miało do tej pory. Natomiast być może, jeśli się okaże, że tak będzie, to będą kontynuowane już przez pracowników MGOK-u w Muszynie w kolejnych miesiącach. Także zapraszamy na skorzystanie z tej możliwości. Przygotowujemy także wystawy fotograficzne, które będą umieszczone przy domu garncarza i przy dworze starostów. Systematycznie będą pojawiały się nowe plansze, będące efektem badań etnograficznych, historycznych,
rekonstrukcji wieży w Plawcu, a także w późniejszym terminie, gdzieś zapewne we wrześniu, będzie to szereg plaż związanych z badaniami archeologicznymi Muszyny i Pogranicza, a także Plawca.